Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam w kolejnym odcinku z The Coffin of Andy and Lady. Moi drodzy, kontynuujemy, ja powiem wam osobiście, że nagrywam to w sumie z wyprzedzeniem, więc przepraszam was, jeżeli będą jakieś komentarze dosyć oczywiste, których nie zauważę. No ale tak czasem bywa, plastikowy kwiatek. Wchodzimy na dół. I możemy iść na trzecie piętro. Na trzecim piętrze w teorii ktoś tam sobie chyba chodził, prawda, czy nie? Kurde, już nie pamiętam. Już nie pamiętam. Co tu jest napisane? Napis na drzwiach brzmi 1 razy A, ale jest przekreślona. Czyli rozumiem, że tutaj już chyba nikt nie żyje. A notatki nie możemy przeczytać. Lodówka jest pełna jedzenia. Kurde, co tu się dzieje? Wygląda na to, że ktoś zrezygnował z montażu mebli. To tu się odnieje Pawla. Pistolet na gwoździe. Bez grobu i rysunki. Lady. Hej, hej, stój! Nie wasz się podchodzić bliżej. Kim jesteś? Twoim sąsiadem z góry. Co ty robisz? Wynoś się! Znaleźliśmy klucze i pomyśleliśmy, że możesz chcieć się stąd wydostać. A więc jesteś w błędzie. Źle pomyślałeś. Spadaj. Czego nie zrozumiałeś? Ty nie chcesz się stąd wydostać? To właśnie co powiedziałam. Dlaczego miałbym chcieć wyjść? Dostaję darmowe żarcie i mogę grać w gry przez cały dzień. Żyję jak królowa. Mam nadzieję, że ta kwarantanna nigdy się nie skończy. Czekaj, czekaj. Naprawdę przynoszą ci jedzenie? Oczywiście. Jest dokładnie wszystko, czego chcę. Wystarczy tylko ładnie poprosić. Jak pochyl się i otwórz szeroko. Ładnie. Okej. Ashley. Pierdol się. Wynocha, oboje. Zaraz. Hej! Czy dałem ci pozwolenie, żebyś tam poszła? No właśnie, ale czemu to się tak dzieje, że jedni mają od cholery jedzenia? Cóż, to było coś. I dlaczego jesteśmy tak różnie traktowani? Dlaczego ja nie dostaję jedzenia? Chyba po prostu nie jesteś wystarczająco ładna. Myślisz, że ona jest ładna? Mam na myśli... nie jest? Cokolwiek? To w porządku. Czy to w porządku zostawić ją tam samą po tym, jak nas zobaczyła? Prawdopodobnie nie, ale jeśli wejdziesz tam, wymachując tasakiem, na pewno będzie krzyczeć. Wtedy wchodzi długi strażnik i strzela do nas. To jest takie beznadziejne. Myślę, że naszym najlepszym wyjściem jest dokończenie rytuału i wykorzystanie go do pozbycia się drugiego strażnika. Więc... jeżeli uda nam się zaprowadzić tą kobietę do pokoju kultystów, mamy do zaoferowania duszę. Jak u licha przekonamy jej leniwy tyłek, żeby w ogóle wyszła ze swojego pokoju? Nie wiem, na razie dokończmy rytuał. Okej. Czy ty naprawdę myślisz, że jestem wystarczająco ładna? Weź. Jestem tak brzydka, że nie powinnam być nawet karmiona? Albo może nie pomyśleli, że fajnie byłoby się z tobą pieprzyć, podczas gdy ja włóczę się po domu. Tak, okej. No słuszna uwaga. I tak bym im nie pozwolił. No właśnie, właśnie, właśnie. Widać, że oni są oboje o siebie zazdrośni. Notka na drzwiach głosi 2 razy B. Już patrzyliśmy? Już chyba patrzyliśmy. To jest też pozamykane. No właśnie, ale nadal jestem ciekaw, dlaczego tutaj są takie odmienne rzeczy. Rozumiem, że na drugie piętro nie wyjdziemy. Idź na czwarte. Jeszcze raz, bo tutaj był ten Warden Office. Tu było chyba napisane, ale widzę, że nie możemy tej notatki niestety ogarnąć.
Różne dokumenty dotyczące sprzedaży i nabywania organów. Uuu! Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Wynośmy się stąd, proszę. Pracuję nad tym do cholery. No właśnie, ej, ale to co, oni jakoś organy sprzedawali? Co tu jest do cholery grane? Dziwne. Tu jest strażnik. Sprawdza, czy ten strażnik również ma gdzieś schowaną broń. Ale wszystko, co znajdujesz, to krótkowalówka. Bezużyteczne. No nie wiem. Przynajmniej usłyszymy, jeśli drugi strażnik spróbuje skontaktować się z tym. Co oznacza, że czas dla nas się skończy? Wielkie mi co. W tym momencie i tak mamy przechapane. Okej, a gdyby tak wezwać strażnika i kazać demonowi pożyć jego duszę? To w sobie niezły pomysł. W sumie dwie pieczenie na jednym ogniu. Chociaż przyjdzie z bronią w ręku. O, racja. O, daj mi pomyśleć. Dostajesz pokitoki. Skoro już o tym mowa, przygotuję dla nas rytuał. Co dalej potrzebujemy? Nie pamiętam. Daj mi sprawdzić przewodnik. O. A więc, co jest potrzebne do zakończenia rytuału? Narysuj krwią jakieś runy na podłodze. Nie jestem jednak pewien, jakie runy. No, po prostu przerysuję to, co ten facet już narysował. Wydawało się, że działają. Po czym? Runa jest taka wyblakła. Fade out. To chyba to. Zanurzę swoje palce w jednej z ran strażnika. You got blood. Dobra. Mam pewien pomysł. O. Niech pani z dołu zwabi tu strażnika z pomocą krótkofalówki. Znaczy... jak ją do tego zmusimy? Ty wiesz jak. Ha. W porządku, przekonajmy ją. A może było coś jeszcze, co trzeba było skonfigurować? Wystarczy zapalić świecę i włączyć dźwięk. Ale myślę, że najlepiej będzie zrobić to, gdy strażnik będzie już w drodze. Ja. Nie chciałabym, żeby demon czekał. No właśnie, tylko musimy teraz przekonać tą babkę, żeby wezwała strażnika, tak? To jest moim zdaniem bez sensu. Ale dobra, sprawdźmy. Wasza dwójka? Znowu? Przepraszamy, przepraszamy. Jest jedna rzecz, o którą zapomnieliśmy zapytać. Co? Myślałem, że wyraziłem się jasno. Co ty ode mnie chcesz? Hej, złaź ze mnie! Co się teraz stanie, to, że ugotujesz się... Nie, przepraszam. You cool? To znaczy cool. To, co się teraz stanie, to, że pokażę tej krótkopalówki. Powiesz im, że ty i jego przyjaciel szukacie dobrej zabawy w pokoju 405. Nie rozumiem. Jedyne, co musisz zrozumieć, to, że podrażnię ci gardło, jeśli nie będziesz grzeczna. Nie, proszę. Zrobię to. Powiem mu wszystko, czego chcesz. Zobaczymy. Włączasz krótkofalówkę. Halo? O, kto tam? Cześć, Dave, to ja. Gdzie jest Malcolm? Malcolm jest ze mną w pokoju 405. Chciałbyś ochotę... Czy masz ochotę na szybką wizytę? Szybka wizyta, co? To znaczy, jeśli chcesz się dobrze bawić. Cóż, będę. Zawsze mam ochotę na dobrą zabawę, jeśli wiesz, co mam na myśli. Czy to był pokój 405? Chyba ten dziwek naprawdę się skrzywił. Nic. Zaraz tam będę, cukiereczku. Ucinasz w tym miejscu konwersację.
Okej, dobrze. Chodźmy. Puszczę ją teraz i jak myślisz, co zrobi? Nie zrobi nic, obiecuję. No idź to skończyć. Uciszę ją, dopóki nie skończy. Co? Idź, głupcze, debilu. Zbieraj się, głupku. Okej. O tak, prawie zapomniałem. Layli, łap. Andrew rzucił ci coś. Otrzymujesz zapalniczkę. Pośpiesznie wracasz, żeby dokończyć rytuał. Dobra. Świecę. No, zapal. I muzyka. Włączyć dźwięk? Tak. Tak. Więc teraz co mam zrobić? O, coś tutaj jest. Kim jesteś? Nie mogę zobaczyć. Czy ty mnie nazywasz moim imieniem, człowieku? A? Co masz do zaoferowania? Jajks. Pomyliłam się? Nie chcę płacić za jego nazwę. Znaczy za jego imię. Jestem tutaj. Jest tu trochę ciemno, huh? I nie będę grał już przy takiej muzyce. Dajmy na to... Szokowany strażnik sięga po broń. A, jego! Oferuję jego! Co to? Au! A więc... Jak? Człowiek z... Tak kolorową duszą. Dam ci to. Dostajesz niezidentyfikowany mały obiekt. Obiekt. O Boże. Zabierz... Trzymaj go na okazjonalną... To znaczy clairvoyant dream. Co to znaczy? Clairvoyant dream. A, zatrzymaj to na okazjonalne jasnowidzenie w śnie. We śnie. Żeby oderwać się od problemów. Dziękuję. Jednostka, czy jednostka, to coś odeszło. I ty wciąż żyjesz. W przeciwieństwie do któregokolwiek ze strażników. O cholera. To wszystko wydarzyło się zbyt szybko. W końcu nie dostałam jego imienia i nie poprosiłam o przysługę. Po prostu robił, co chciał. I zdecydowanie po prostu dał mi jakikolwiek śmieć leżący w jego demonicznych kieszeniach. Ale to bez znaczenia. Strażnik nie żyje. A gdybym miała choć jeden jasnowidzący sen, byłoby super. Postanawiasz nie rozpamiętać faktu, że twoja dusza jest najwyraźniej lepkim, czarnym jak smoła bałaganem. A chyba już o tym wiesz. No właśnie. Chyba już o tym wiesz. Zyskujesz klucz na drugie piętro oraz pistolet. Nareszcie. Czas zastrzelić Andy'ego. Żartuję. Prawdopodobnie... jednak zastrzelę kobietę. Okej. Niech będzie. Co tu się wydarzy? Zamordował ją? What? Niestety twoje plany rozbryzgania mózgu tej pani na ścianie zostały pokrzyżowane. Jej ciało już spoczywa na łóżku. Co tu się stało? Próbowała zastrzelić mi pistoletem na gwoździe. Jak u licha? Myślałem, że trzymasz ją w miejscu. Ach, cóż, odpuściłem. Dlaczego? Trochę ci to zajęło. Pomyślałem, że nie zacznie niczego, dopóki mam tasak. Nauczona lekcja. A jakie to interesujące.
że chciałby zaryzykować z tym. Bez powodu. Do czego zmierzasz? No, mówiłeś, że jest ładna. A weź. Niczego z nią nie próbowałem. Tak, tak. A już się zastanawiałam, dlaczego uparłeś się, by zostać z tyłu. Andrew wstrzymuje swój ładunek, podczas gdy ja ryzykuję zastrzelenie przez strażnika. Czy nie wiesz, że ta pani jest teraz martwa? Zgaduję, że powiedziała nie. A niech cię szlakaszli. Ja też prawie zostałem postrzelony. No to twoja wina, że pozwoliłeś jej odejść. Boże, nie mogę uwierzyć, jaki z ciebie tępak, jeśli chodzi o kobiety. O, po raz ostatni nie próbowałem się z nią umówić. A nawet gdybym miał, czego nie zrobiłem, to co z tego? Jest teraz martwa. O, dobra. W takim razie wszystko w porządku, dobrze wiedzieć. Boże, nienawidzę, kiedy się tak zachowujesz. O co ci chodzi? Każdym kurwa razem. Rzeczywiście za każdym razem. Za każdym razem, gdy pojawia się jakaś pieprzona latawica. Tak, nie jestem w celibacie. Co ci do tego? Zawsze z tobą jest tak samo. Możesz zanurzyć swojego kutasa w jakiejś dziwce, a reszta świata znika. No, nieprawda. Tak, dokładnie jest chuju. Znaczy, ty mózgo chuju. Teraz zdecydowanie nie czas na to. Po prostu musisz tylko uporządkować swoje priorytety. Moje priorytety są teraz wydostaniem się stąd. Znaczy jest moim priorytetem, wydostanie się stąd. Moim priorytetem powinien być ja. Wywal... Dobra, wywalaj to z dupy, nie będę się ukłócił w tym miejscu. Ja... Nie, zamknij się. Niczego... Nie pieprzyłem się z tą... Nie pieprzyłem się z sąsiadką. Z sąsiadką. I w związku z tym, czy możesz odpierdolić się od mojego życia miłosnego, Ashley? Co to ma znaczyć? O, nie wiem. To nie tak, że moja dziewczyna rzuciła mnie po tym, jak ją molestowałaś. Co ona ci powiedziała? Co za tele-tele? Nie wiem, co znaczy tele-tele, okej. Okay. Lepiej ci będzie bez takich wyluzowanych dziwek. A, więc naprawdę byłaś ty. Tak? Jedyne, co dla ciebie zrobiłam, to wypełniłam rezygnację. Nie ma za co. I nie nękałabym nikogo, gdybyś przestał mnie ignorować, kiedy cię potrzebuję. Ale ty zawsze czegoś potrzebujesz. Zawsze masz jakiś wzorny kryzys w momencie, gdy mam się z kimś spotkać. Założyć się, że cholernie podoba ci się tutaj, gdzie nie mogę nawet odlać się bez swojej wiedzy. Ha. I założę się, że spodobałoby ci się, gdybym się wtedy zabiła. Skąd to się wzięło? Ja... Kurwa! To doskonały przykład twojego... Ty! Tylko ty! Zrobiłbyś to. Zrobiłbyś już to, wiem. Jestem dokładnie tam, gdzie mnie chcesz, co? W takim razie zrobię to. Mogę tylko dla ciebie. Wiesz, że mam do tego odpowiednią rzecz. Powrotem na twoje zawołanie, tak jak kiedyś. Co? Nie, niech cię szlak, Andrew. Nie zachowuj się, jakbym to ja była tą złą. Ani razu cię do niczego nie zmusiłam, ale zawsze jest nie chcę, nie chcę, z tobą. Więc odpowiedz mi na pytanie, czego w takim razie chcesz? A, widzisz? Gdybyś słuchała moich słów, wiedziałabyś, że... Dlaczego nie chcesz już spędzać ze mną czasu? Przez ostatnie 3 miesiące nie robiłem nic poza spędzaniem z tobą czasu. A więc dlaczego nie jesteśmy już przyjaciółmi? A, oczywiście, że jesteśmy. Po prostu... Aj, zapomnij. Możemy już po prostu iść. Tylko co? Po prostu iść. Nie, odpowiedz mi. Co chciałeś powiedzieć? Zostań więc, ja idę. O nie, 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 nie idziesz. Co jest we mnie takiego złego?
Troszczyłam się o ciebie. Czyż nie tak postępuje rodzeństwo? Po prostu przestań. Co? Mów do mnie. To nie jest moja wina. Ja nie zamknęłam nas tutaj. Nie zabiłam tego kultysty. Nie zabiłam nawet strażnika. Którego z nich? Żadnego. Ty to zrobiłeś. Ty i demon. Ja jestem niewinna. Nie skrzywdziłam ani jednej duszy. Oczywiście, że nie. Każesz mi to dla siebie robić. Nie zmusiłam cię do tego, Andrew. Sam posiekałeś tego drania. I zdecydowałeś się zrobić wszystko, co tutaj zrobiłeś. I zgadnij co, Andy? Nie. Wybrałeś zamknięcie w tej kracie. Znaczy kracie, w tej skrzyni. Chodzi chyba o ten sen. Gdzie się kurwa zadławiła. Wypłacz się do snu, Andy. Mój biedny Andy. Więc... to właśnie wyszło z twoich ust. Co? To prawda. Ty wybrałeś, żeby to zrobić. I wybrałeś mnie. Wybrałeś mnie. Mnie. Ty odwrócony, pierdolony bracie. Wybrałeś mnie. Zrobiłeś to. Wybrałeś. A więc chyba nie wyjeżdżamy stąd razem. Czy nie wychodzimy stąd razem. Nie możesz tego zrobić. Nie zrobisz tego. Nie możesz, ponieważ... jestem jedyną osobą, z którą możesz porozmawiać. Kiedy nie możesz spać w nocy i nie możesz tego znieść. Jestem jedyną osobą, która może sprawić, że to zniknie. Fantastycznie. Skoro to przez ciebie nie mogę spać. Chciałabym już iść. Z Endym. Jestem teraz na to gotowa, żeby iść. Iść jak... zrobiła? To zrobiła? Oczywiście, że nie. Chcę opuścić to mieszkanie, zanim nas złapią. Z tobą. Czy możemy już iść? Też bym chciał iść, ale chodzi o to, że bardzo mnie teraz wkurzasz. Idziemy teraz, a później będziesz miała kolejną wpadkę. Tak, najprawdopodobniej będę. Tak zrobię. Również zrobię taką scenę jak teraz. Tak. Więc nie wiem, czy mogę zaryzykować. Może po prostu skończę z tobą tutaj i będzie po sprawie. Chociaż jeśli możesz wymyślić przekonujący powód, by tego nie zrobić, to nie zrobię tego. Cóż, jak powiedziałam. Są na to tabletki nasenne. Okej. Nie mam nic. Ale bardzo chciałbym pójść z tobą. Chociaż jeśli tak planujesz mnie porzucić, to pierdol się. Jeśli to nie będzie tylko nasza dwójka, to zapomnij o tym. Ja nie... Gówno mnie obchodzi. Cieszę się, że się udławiła. Wiem, że się cieszysz. Nikt nie wie, że to my, więc jakie to ma znaczenie? Tak długo, dopóki jesteśmy tylko my, mówisz, że będziesz się tak zachowywać? Znaczy, że będziesz się zachowywać? Ogólnie, że będziesz grzeczna? Będę grzeczna, jeśli ty będziesz grzeczny. Czy nie działa to tak? Kto z tobą wie? Chociaż zakładam, że przede wszystkim się stąd wystaniemy. Aha! To jest... zgadza się. Nasza misja trwa. Jak nazwaliśmy ten odcinek? Andy i...
Okej, ale nie będę już Endim. On jest taki bez kręgosłupa. I nienawidzę Layli, jak nie uwierzysz. Lepiej, żeby została i umarła tutaj z Endim. Więc ty i ja możemy odejść. Okej. Cokolwiek to oznacza w praktyce. Lubię cię, ale jesteś taka męcząca. Nonsens. Jestem ożywcza. Wyjdźmy i nigdy nie wracajmy do tej rozmowy. Okej. Mam klucz z drugiego piętra, a także pistolet strażnika. No, jestem zaskoczony, że jeszcze mnie nie zastrzeliłaś. Może później. Okej, wynośmy się stąd, Andrew. Dobra. Widzę, że się nasi przyjaciele tutaj pokłócili. Martwa jak kamień. Twoje szczęście jest niezmierzone. No nie wiem. Już to sprawdziłem. Nic tam nie ma. Wyszłeś w damskiej łazience, co? Musiałem zmyć z siebie krew. O, racja. Wymówka zaakceptowana. Przeprosiny przyjęte, przepraszam. Excuse to nie jest wymówka. Przeprosiny. Dzięki. Dalej nie ma? Nic dalej nie ma. Dobra, idziemy. Czyli tak, nasza koleżanka się udusiła. Ta z poprzedniego odcinka, z tego snu. Ciekawie. Wychodzi na to, że tak naprawdę, no tutaj jest dosyć mocny problem naszych przyjaciół, czy przyjaciół naszego rodzeństwa. Widać, że ta dwójka ma definitywny problem z emocjami ze sobą. Jedno polega na drugim i są od siebie naprawdę bardzo mocno uzależnieni. O, to ciekawe. Długi wytrzymały dywan. Tutaj było coś do powiedzenia, a wobec tych rzeczy już nie. Ciekawe. O, popatrz. Otwarte okno. Świetnie. Skocz. Nie kuś mnie, Andrew. Mam na myśli... To znaczy, to tylko drugie piętro. Och, naprawdę nie chcesz ryzykować z tym. Cholera. Czy nie ma tam jakiejś liny, po której moglibyśmy zejść? Chyba nie. Dywan. A jeśli zejdziemy przez okno używając tego dywanu? Nie jestem pewny, jak to zabezpieczymy. Ty to podtrzymasz. Czy podtrzymasz go, a ja zejdę? O tak. I po prostu wskoczę ci w ramiona, gdy tylko upadniesz. Kiedy będziesz na dole, przepraszam. Czy to faktycznie zadziała? Może zamiast tego mnie złapiesz? O, do diabła nie. Musimy przygotować coś, co utrzyma dywan w miejscu, gdy będziemy schodzić w dół. Zostawmy to na razie przy oknie. Otrzymujesz dywan. No i to rozumiem, że w sumie przetrzymać może sofa. I tak bym myślał o tym. To raczej nie. To by mogło przytrzymać dywan. Nie wiem, winda? Raczej chyba nie. Dobra, to jest out of order. Potrzebujesz czegoś do zabezpieczenia dywanu. Dobra, idziemy na trzecie piętro. Tylko kurde, co tutaj może być potrzebne? Nailgun, no przecież. Dobrze, że pomyślałem. To było logiczne. Drugie piętro. Okej. Oboje używać pistoletu do przybijania gwoździ, aby przybić dywan do ściany. Nie wygląda na bezpieczne. Musi być coś jeszcze. Idę po to. Jeśli nic innego, to może dywan spowolni moje opadanie. Okej. To znaczy, mam nadzieję? Okej. Ty pierwsza. Oczywiście, że idę pierwsza. Jestem damą.
Dobra, schodzisz na dół bardzo nieładnie. No, jesteśmy na dole. Znów katar. O Jezu, ja się wykończę naprawdę. Nie, jakoś się nie mogę wyleczyć z tej gry, przeziębienia czy cokolwiek to jest. A i co teraz? Cóż, co się stanie teraz, to pominiemy miasto, w sensie obejdziemy miasto. Okej. Okay. Przepraszam za cięcie, ale no niestety jedno z napad kaszlu. Dobra, poprzedni tekst brzmiał, a potem znajdziemy restaurację bufetową. Wtedy ukradniemy czyjąś tożsamość lub coś w tym rodzaju, aby kontynuować nasze życie. A, prościzna. Co? A potem tak długo, jak nigdy nie wejdziemy w kontakt z organami ścigania, będziemy wieść spokojne życie i umrzemy. O, wszystko jest dla ciebie jasne. Dobry Boże. Nie mam pojęcia, co zrobimy Ashley. Najpierw rzeczy najważniejsze. Obejdziemy miasto i bufet. Chodźmy do prawdziwego turystycznego miejsca. Może jakiś podróżnik upuści swoje ID, w sensie dowód osobisty. W późniejszym razie wynajmijmy mieszkanie, korzystając z tego. Jestem pewna, że gdzieś też znajdziemy jakąś pracę. Ja nawet wtedy nie sądzę, że to się stanie. Zamknij swoją gębę, okej. Okay. Wszystko się ułoży, bo inaczej będziemy mieszkać pod mostem. Jak trolle. Zjemy tych, którzy nie zapłacą za przejazd. Jak możesz się teraz śmiać? To nie jest śmieszne. Jak możesz robić cokolwiek innego niż się śmiać? Wszystko poszło w pizdu. Trzymajmy to wszystko razem. Trzymam. Zacznijmy od złapania autobusu. Jestem szczęśliwa. Ja też się cieszę, że już mnie tam nie ma. A poza tym? Jestem owoc od ataku paniki. Dzięki, że pytasz. Nie zdążyłam ci wcześniej powiedzieć, ale przyjaciółka, do której zadzwoniłam, gdy byłeś na dole, dała mi prezent. Znaczy przyjaciel, nie przyjaciółka. Czy ja w ogóle chcę wiedzieć? Podobno powinnam teraz widzieć wizję przyszłości we śnie. Ale kto wie. Mam nadzieję, że tak. Przydałoby się to, jeśli chodzi o unikanie pewnych rzeczy. Dokładnie. Więc możesz się trochę zrelaksować. Będę miała oczy szeroko otwarte. Ale to również oznacza, że nie możesz teraz odejść. Utknąłeś ze mną. A, nic nowego pod słońcem. Utknąć. A, czyżby? O tak, kompletnie utknąłem. Wsiadając do autobusu. Czy wsiadasz do autobusu i jedziesz stąd? Koniec epizodu pierwszego. Chcesz coś zapisać? Czy chcesz zapisać albo cokolwiek? Save game albo nie, pierdolę się świetnie. Chcemy zapisać.